Dobra. Cześć, nazywam się Eliza Kruczkowska i rzeczywiście prezentowałam tutaj parę miesięcy temu dobrych wyniki raportu Fundacji Startup Poland, bo to jest takie miejsce, w którym spędziłam ostatnie 2 lata, pracując jako prezes fundacji, która była głosem, i właściwie jest dalej, nawet już beze mnie, polskich startupowców, szczególnie w dyskusjach z politykami. Teraz rzeczywiście pewnie widzicie, że słowo innowacja i startup nie schodzi z rąk polityków. Sama sobie czasami zadaję to pytanie, o matko, co my zrobiliśmy? Ale tak sobie na końcu myślę, że tak naprawdę dobrze, że tak się dzieje, bo może jeżeli z tej takiej inspiracji wyjdzie kilka dobrych spółek, to wtedy będziemy bardzo zadowoleni jako Startup Poland i teraz jako Polski Fundusz Rozwoju, gdzie pracuję od 1 września. I dzisiaj zostałam poproszona o to, żeby pokazać wam, jak Polski Fundusz Rozwoju może wspomóc polskie startupy, a nie będzie robiło tego zawsze bezpośrednio, a czasami współpracując z funduszami VC. I teraz właśnie coś trzeba przełożyć. Dobra, czyli co możemy zrobić dla polskich startupów? Nie wiem, czy wy wiecie, czym jest Polski Fundusz Rozwoju, ale to jest taka organizacja, grupa spółek powołana w maju tego roku do tego, żeby rozpocząć dialog między wszystkimi instytucjami, które zajmują się wsparciem, też wsparciem innowacji. Jak wiecie, kiedyś były PARP, NCBIR, znaczy te instytucje w dalszym ciągu istnieją, ARP, i bardzo często robiły to dla siebie konkurencyjne projekty, a my chcemy to wszystko połączyć i przygotować taki trochę biznesowe podejście do tego, jak powinien, co może dostać młoda, innowacyjna firma w tym naszym kraju. No i co może dostać? Pierwsze to może dostać kapitał i rzeczywiście wyzwanie, które sobie zdefiniowaliśmy i to zresztą pewnie na auli nieraz spadało ze strony startupów, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, bo jeżeli zapytamy polskie startupy, czy korzystają z zewnętrznego finansowania, to jest badanie, które przeprowadziliśmy i właśnie je tutaj kiedyś prezentowałam. Okazuje się, że 50% korzysta wyłącznie ze środków własnych. Jak wejdziemy głębiej w te badania, to zobaczycie, że 79% odwrotnie. Dotacje unijne 24%, venture capital 22%. Czyli ten rynek jest taki jeszcze bardzo, bardzo, bardzo raczkujący. A może po prostu wszyscy decydują się rosnąć wolniej i nie korzystać z dodatkowego finansowania. To jest takie zestawienie, które sobie zrobiłam na podstawie wyników z Crunchbase'a, polskich startupów i rund finansowania. To są chyba największe rundy, które one dostały. I jak sobie popatrzymy, w ogóle update'owałam to z zeszłego tygodnia, w ogóle pojawił się Golem, który dostał 8,6 milionów na Kickstarterze, zebrał to w ogóle mega. No ale tak naprawdę za tymi spółkami są w większości amerykańscy inwestorzy, bo o tej luce kapitałowej powyżej 3 milionów złotych to chyba już chyba każdy wie i każdy tu mówił, że rzeczywiście ciężko jest dostać kolejną rundę finansowania od polskiego inwestora. No i ten rynek nie jest duży w Polsce, jeżeli sobie porównamy go z tym zagranicznym. To świetną rzecz robi Tomek w Innovo, zaczął jako właściwie pierwszy fundusz głośno mówić o tym, w kogo zainwestował, ile zainwestował i zaczął monitorować rynek polskich venture capital, bo do tej pory no, tacy polscy inwestorzy raczej byli, nieśmiało mówili o tym, w kogo inwestują i tych rund powyżej 1 miliona złotych w 2016 roku w drugim kwartale było tylko 8, więc rzeczywiście nie jest, szału nie ma. Każdy ma duże marzenia, ale tak naprawdę do deali mało dochodzi. No i w większości te inwestycje są w branżę ICT. 77% właśnie w tą branżę inwestuje. No w większości to są pewnie SaaSy. Zresztą też tak wyszło nam z badania, że ponad 60% startupów w Polsce to są rozwiązania SaaSowe. No ale o co chodzi z tymi pieniędzmi? Tutaj bardzo dużo mówiono o smart money, dump money, bo rzeczywiście pieniądze wszystkiego nie rozwiążą,
ale chcemy na pewno zapewnić to w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, że takie pieniądze będą. No to już klasyk, nie wiem, czy kojarzycie taką dyskusję na Facebooku, gdzie polscy przedsiębiorcy taki mają świetny mindset, zadają sobie pytanie, gdzie mogą iść po kasę, zapominają o tym, że tak naprawdę prawdziwym źródłem dochodów, które powinni, z którego powinni czerpać, są klienci, bo sprzedaż jest tym, nad czym biznes powinien zarabiać. No i przychodzimy z rozwiązaniem tego PFR Ventures. PFR Ventures to jest taka spółka córka, która będzie się zajmowała tylko tworzeniem funduszy. Ja dostaję rzeczywiście, a propos jeszcze tego wcześniejszego slajdu, codziennie po kilka maili od jakichś wynalazców, którzy już mają gotowy projekt biznesowy, tylko potrzebują 6 milionów złotych, żeby go zrealizować. To my rzeczywiście takich inwestycji nie będziemy wspierać bezpośrednio. Poszliśmy trochę po rozmów do głowy, bo też pewnie nieraz na tej sali szły dużo fala krytyki w to, co robiła PARP. Dzisiaj też przywołano 8-1, tam 3-2, czy jakkolwiek je nazwiemy. Chcemy zrobić zupełnie coś nowego. Tworzymy fundusz funduszy i będziemy nie dawać bezpośrednio, to tak trochę rozrysowałam, o tutaj. Czyli z jednej strony mamy naszą spółkę, która będzie udzielała publicznego wsparcia, ale my nie będziemy decydowali o tym głównie, w jakie projekty będą inwestować. My będziemy wspierać fundusze VC, które będą decydowały, w co zainwestować. Oni wiedzą to lepiej niż urzędnicy, więc tak naprawdę chcemy im nie przeszkadzać. Rzeczywiście robimy taki bardzo, bardzo łatwy regulamin i jak najwięcej chcemy zasiać tych projektów w najbliższym czasie, żeby i dać im decyzyjność, żeby to oni wiedzieli, w jaką technologię, w jakie rozwiązanie inwestować. To jeszcze do tego slajdu wrócę, ale to tak może trochę o tych samych funduszach. Czyli mamy 4 funduszy. I one są dopasowane do tak naprawdę poziomu zaawansowania danego startupu. Podzielone to jest na 4 kategorie: seed, startup, early stage i wzrost i ekspansja. I zaczynamy już właściwie, jesteśmy za 2 tygodnie dokumentacja konkursowa będzie dostępna na naszych stronach i rozpoczynamy otwarty nabór na fundusze VC. Tam jest do wydania prawie 800 milionów złotych i tylko, że to działa tak, że jeżeli VC nie będzie miało projektów, to my nie dołożymy, bo my tylko, to znaczy nie jest tak, że my damy VC pieniądze, żeby sobie leżało ich na koncie, tylko raczej, jeżeli nie muszą przychodzić do nas z projektami, jeżeli będą fajne projekty, to będziemy wtedy robili koinwestycje. I myślimy, żeby ten pierwszy funduszy, który zrobić taki bardzo zasiewowy, czyli zasiać, nie mówię o wysokich przeciętnych inwestycjach, bo tutaj myślimy o jakimś pół milionie złotych. Ale będziemy szukać różnych funduszy i tu ważna informacja. Jesteśmy też otwarci na fundusze z całej Unii Europejskiej. Mówiąc to tydzień temu na jakiejś konferencji, posypały się na mnie takie gromy ze strony polskich VC, z których z przerażeniem pytają, czy nie dostaną dodatkowych punktów za to, że są z Polski. A ja sobie myślę, że to trochę podniesie poziom tego, jak polskie startupy są traktowane przez polskich venture capital listów i może troszeczkę niektórzy się tego obawiają, więc ja uważam, że to dobrze otwierać się na rynki zagraniczne i już sama przeprowadziłam kilkanaście rozmów z funduszami z Izraela, które są zainteresowane, żeby przenosić swoje albo otwierać spółki w Polsce. Warunek jest taki, że one muszą inwestować w polskie spółki, czyli otwieramy się, ale chcemy, żeby kasa szła do Polski. I później mamy na kolejnym etapie mamy biznes, to jest taki specjalny fundusz funduszy pod grupy aniołów biznesu. W skrócie co najmniej 2 osoby muszą do nas się zgłosić i powiedzieć, że powiedzmy mają 2 miliony do zainwestowania, to my dokładamy im kolejne 2 miliony. Oczywiście ja jestem pewna, że już będą jacyś bardzo sprytni ludzie, którzy będą chcieli inwestować w swoje własne spółki, no my musimy jakoś to obejść, żeby nie było różnych takich kreatywnych inwestycji. Więc rzeczywiście trzeba myśleć o 2 kroki do przodu, bo polska przedsiębiorczość potrafi być bardzo kreatywna. No i następnie mamy fundusz Otwarte Innowacje,
to już są większe inwestycje i głównie w B plus R. One będą, w taki średni ticket to jest między 10 a 20 milionów. I następnie mamy fundusz COFI, tam jest 315 milionów do zainwestowania, z czego ja cały czas mówię o tych kwotach, które ma PFR, tak? Czyli drugie tyle idzie z rynku. I tam są wejścia kapitałowe od 2,5 miliona do 15. Z tym, że tam już nie inwestujemy w produkt ani w usługę, tylko są, jak oni to pięknie jest nazywane w tych dokumentach urzędowych, inwestycje nietechnologiczne, czyli wszystko, co idzie na marketing i na ekspansję zagraniczną, będzie szło z tego ostatniego funduszu funduszy. No to na pewno o tym, dlaczego to robimy, bo chcemy zwiększyć finansowanie tej innowacyjnej działalności w Polsce, chcemy pomóc tym wam tak naprawdę, żebyście się rozwijali i wchodzili na rynki zagraniczne. No i właśnie taki mamy tutaj z tym starterem. Starter jest o tyle, ten pierwszy fundusz jest o tyle ciekawy i pewnie będzie atrakcyjny dla wszystkich, że ta proporcja naszej inwestycji i inwestycji środków prywatnych wynosi 80 naszych i 20% z rynku. Myślimy, że taki startowy fundusz to będzie 30 milionów, czyli my, czyli ktoś musi mieć 6 milionów, żeby założyć fundusz i reszta dokłada PFR. No i co tu jeszcze? No to tyle. W ogóle to najlepsze jest to, że musimy wydać te pieniądze w najbliższym, bo to są pieniądze unijne oczywiście. Więc planujemy wydać te pieniądze przez najbliższe 4 lata. Więc wyobraźcie sobie, ile to jest środków do wydania. Ja zaraz powiem, jakie to może mieć konsekwencje, ale myślę, że ten starter spowoduje to, znaczy starter będzie, pierwszych pośredników wybierzemy do końca stycznia. Więc koniec, później zaczniemy negocjować indywidualnie umowy z tymi funduszami inwestycyjnymi i myślę, że pod koniec pierwszego kwartału będą miały środki na konto, na koncie, żeby już inwestować. Dobra, lecimy dalej. Czyli tak to wygląda dla startera, czyli widzicie, to stąd jest to rozdzielenie na tych pośredników finansowych. Wiadomo, fundusze zbierają sobie kapitał prywatny od innych bardzo zamożnych ludzi albo firm, a my dajemy 80% w przykładzie startera i 20% jest kapitału prywatnego, 50% w przypadku, 50 na 50 w przypadku innych funduszy. No i to wszystko idzie do startupu. Trochę pokażę wam, co tak naprawdę w czerwcu został ogłoszony ten program Start in Poland. W styczniu już teraz ogłaszamy, bo to jest taka unijna procedura, że trzeba najpierw pokazać dokumentację konkursową, dać wszystkim miesiąc do tego, żeby się z nią zapoznali i po miesiącu się otwiera nabór. Więc w styczniu rozpoczynamy nabór na pierwszą rundę na startera. Miesiąc później będziemy odpalać kolejne fundusze, czyli luty biznes, marzec otwarte innowacje i kwiecień, to było COFI. Przy biznesie robimy nabór ciągły, czyli tak naprawdę każda grupa aniołów biznesu, która będzie chciała się do nas zgłosić w każdym momencie, może zapukać i z nami zacząć rozmowę. Dwa, dostęp do talentów. To też się odwołam do badania Startup Poland. Jeżeli zapytamy polskie startupy, czego potrzebują, to zaraz po pieniądzach potrzebują, no kto nie potrzebuje pieniędzy, potrzebują ludzi do pracy. I to pewnie te dane znacie, pewnie jeżeli prowadzicie swoje startupy, wiecie samo, jak trudno jest znaleźć dobrych ludzi z kompetencjami cyfrowymi, programistycznymi i też marketingowymi, które rzeczywiście odbiegają od jakiegoś tam standardu małej agencji marketingowej. No i jesteśmy tego świadomi, zresztą nawet ostatnio się pojawił jakiś taki startup, który płaci 4000 dolarów osobie, dzięki której rekomendacji zostanie zatrudniona. Oni chyba mają jakiś deal z Amazonem i dla nich, więc jeżeli macie kogoś do rekomendacji, możecie się do nich zgłosić, który zostanie zatrudniony. Pani minister Streżyńska zrobiła bardzo fajną rzecz, którą też zresztą jako Startup Poland bardzo mocno zabiegaliśmy, żeby myśleć trochę przyszłościowo i zmienić to, w jaki sposób dzieciaki są uczone technologii. I rzeczywiście w grudniu powstała ta ustawa, która wprowadza naukę programowania do szkoły podstawowej.
wyzwaniem dla ministerstwa jest teraz pójść krok dalej, kto te dzieciaki ma tego programowania nauczyć, bo jak wiecie, ci, którzy potrafią programować, wolą programować i na tym zarabiać kasę zupełnie inną niż jako nauczyciel. Ale jeżeli macie jakieś takie ambicje, żeby uczyć nauczycieli programowania, to jest jeszcze do końca listopada rozpisany konkurs na tworzenie takich programów edukacyjnych dla nauczycieli. To taka wrzutka a propos umiejętności, ale jeżeli chodzi o umiejętności biznesowe, jesteśmy świadomi, że jeżeli pojawi się tyle kasy na rynku w najbliższych miesiącach, no to teraz zaraz przyjdzie taki Tomek i powie, że Jezu, ja nie mam w takie projekty inwestować. No to co się stanie? Wyceny pójdą bardzo do góry i będą, ten rynek się dosyć mocno nadmucha. Więc teraz co trzeba zrobić? Trzeba teraz bardzo mocno zacząć, znaczy wy wiecie, co to jest program akceleracyjny, ale w większości właśnie rozmów z politykami to trzeba im tłumaczyć, co to jest. No to jest taka szkoła przedsiębiorczości, taka przyspieszona. I rzeczywiście rozpoczęliśmy, to była pierwsza nasza inicjatywa w ramach tego programu Start in Poland. To są platformy akceleracyjne ScaleUp, które zostały rozstrzygnięte parę dni temu. I teraz, nie wiem, przygotujcie sobie swoje telefony czy tam notatki, bo zaleję was 10 slajdami, bo chcę wam pokazać te akceleratory, bo może warto będzie się tam od stycznia tego roku zgłosić. A o tyle to jest fajne, że robimy w ogóle taki eksperyment i zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. Czyli chcemy nie tyle robić akceleratory, które będą uczyły ludzi, jak robić biznes, tylko chcemy też ich od razu połączyć z dużymi firmami, które te innowacje, które oni wyprodukują, mogą wdrożyć. Czyli chcemy taki dać rynek tak naprawdę odbiorców od razu dla tego startupu. I no zobaczymy, jak to wyjdzie. Zgłosiło się 61 aplikacji było, 180 spółek i takie grube typu Orlen, ale też jakiś był, najlepszy był port jakiś ze Świnoujścia, był terminal ze Świnoujścia też aplikował, bo chciałby na przykład mieć online, możliwość online kupowania biletów na prom, to jakby ktoś chciał mi zrobić, to wiem, że szukają takiej usługi. Więc jakby spektrum innowacji, które potrzebują duże firmy, jest naprawdę szeroki. No i wybraliśmy, jak to działa. Każdy akcelerator dostanie 6 milionów. Tak naprawdę on na tym dużo nie zarobi, bo 4 miliony będzie musiał oddać na akcelerowane spółki. Bo każdy startup, a tak naprawdę ma tam być po 20 startupy w każdym akceleratorze, dostanie 200 tysięcy, które pewnie w większości pójdą na koszty osobowe, a 50 tysięcy ma do wykorzystania w mentoringu. No i to jest właśnie pewnie ten zarobek dla tych akceleratorów. Miało być 6 akceleratorów, ale zobaczyliśmy, że było tyle chętnych i w sumie naprawdę dobrych projektów, tak dużo, że udało nam się przekonać Ministerstwo Rozwoju, żeby zwiększyli tą kwotę i podnieść tą liczbę akceleratorów do 10, a to jest pilot, więc w ogóle też jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. No więc zaczynamy. Gamma Rebels robi z jedną spółką, z Pocztą Polską. Ja już widziałam na Facebooku jakieś komentarze, zróbcie, żebym nie musiał chodzić po Avizo albo jakieś takie różne innowacje. Więc zobaczymy, czy oni to, bo to też jest dla tych akceleratorów moim zdaniem wielka odpowiedzialność, bo my za 15 miesięcy mówimy, sprawdzam, co zrobiliście, panowie mądrzy od akceleracji, bo takich na Facebooku mamy dużo. Space to jest taki, to jest akcelerator kosmiczny. Oni już zrobili jakiś program w Gdańsku i teraz to oni właśnie przyszli z tymi portami morskimi. I wyobraźcie sobie, że te porty morskie, one dokładnie wiedzą, potrzebują jakiejś technologii satelitarnej do monitorowania brzegu Bałtyku. I oni te potrzeby, każda z tych firm ma już dosyć dobrze zdefiniowane. Więc tutaj obszary zainteresowania to branża kosmiczna i transport morski. Impact Poland to jest akcelerator, który powstanie w Toruniu i tutaj taką dużą firmą jest firma Neuka. Oni w ogóle mają taką wizję, żeby zrobić z Torunia stolicę, no nie tylko tego, a w ogóle jestem z Torunia, więc uwaga, ale Digital Health, takie mają marzenie. W ogóle jak zobaczycie sobie na wyniki finansowe firmy Neuka, to sama też nie wiedziałam, że w Toruniu jest taka mega firma. Dalej, MIT Enterprise Forum, oni już robili program jeden w zeszłym roku, nawet tam ktoś jechał do tego Bostonu, a tu robią z dużymi firmami, bo to jest PKO, PGNiG, KGHM i Adamet, więc też obszary zainteresowania i te firmy rzeczywiście wiedzą, czego szukają, czasami też nawet pomogą wam to zdefiniować.
Następny Krakowski Park Technologiczny ma akcelerator ScaleUp i on to robi z portem lotniczym w Balicach i EC Grupą i ich zainteresowanie to IoT i Smart Cities. Startup Spark Łódź, tu mamy Procter & Gamble, polskie, żeby nie było, że nie współpracujemy z nie tylko polskimi firmami. Polskie Radio Łódź, Wielton, fajna, super firma, Albea i SKB Development. No tutaj, to nie wiem, czy sami potraficie to czytać. Huge Thing robi akcelerator fintechowy z Aliorem. W ogóle Alior świetnie, jest taką firmą, która w ogóle wyoutsourcowała bodajże do Business Linka swój cały team B plus R, który tam siedzi i pracuje zupełnie poza bankiem. Naprawdę są, jeżeli jak mam podać przykład firmy, która wie jak się to robi, to Alior rzeczywiście przoduje jak na polski poziom. Akcelerator innowacji przemysłowych Industry Lab, oni to robią z Cegielskim w Poznaniu i też mają, wiem, że chyba jeszcze cyberbezpieczeństwo do tego chcą dodać, ale to też będzie taki przykład, eksperyment, bo w ogóle wzięliśmy DGA, DGA nie jest to akcelerator, chcemy zobaczyć na ile firmy konsultingowe mogą prowadzić takie usługi, czy to się w ogóle zepnie, więc też zobaczymy. Później Idea Global, już jesteśmy na końcu, tu Netia, Aviva, Autosan, technologie geoinformacyjne, robotyka, transport, medycyna. TechBrainers, bardzo fajny team, przyszedł nam zaprezentować w partnerstwie z Tauronem, Crossem i Amplusem. No i chyba to tyle. To jeszcze raz, jakby kto nie miał okazji zrobić zdjęcia, jakoś to spróbuję spuentować. Więc umowy teraz są podpisywane z tymi akceleratorami i myślę, że od razu od podpisania oni mają 15 miesięcy na zrealizowanie całego projektu, więc w styczniu pewnie się zacznie rekrutacja. Warto, jeżeli jesteście na tym bardzo wczesnym etapie rozwoju, się przyjrzeć temu, bo a, wy dostaniecie wsparcie finansowe, b, od razu macie firmy, bo te firmy też zdeklarowały często zapraszać te startupy do siebie i pokazywać ich model biznesowy i to, gdzie potrzebują pomocy, jak również też chcą swoich mentorów dorzucić tutaj do programu. W kontekście dostępu do talentów jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie mówiliśmy i nie jest związana tylko z edukacją. Jest związana bardziej z regulacjami prawnymi i dotyczy tego, nie wiem, czy ktokolwiek z was współpracował z obcokrajowcem w Polsce, ale ich jest tu rzeczywiście cały czas bardzo mało, a ci ze wschodu bardzo często chcą przyjeżdżać do Polski i pewnie są też atrakcyjniejszym pracownikiem dla startupu, więc jak popatrzymy sobie na to, jak inne kraje w Europie podchodzą do polityki migracyjnej, to bardzo często, już nie tej religijnej, tylko chodzi mi bardziej o ekonomiczną, znaczy tamta też jest ekonomiczna, też jest religijna, też może być ekonomiczna, ale raczej chodzi mi o zaproszenie pewnej grupy 50-100 talentów, żeby pokazać też polskiemu rządowi, że rzeczywiście oni nie gryzą i mogą pracować tutaj i też nie będą kraść i gwałcić, jak to się bardzo często mówi. Więc chcemy zrobić taki program przyciągający talenty ze wschodu, coś na zasadzie Startup Chile, pewnie słyszeliście, to był chyba taki pierwszy na świecie program 5 lat temu rozpoczęty, który przyciągnął chyba 80% Amerykanów na programy akceleracyjne do Chile. Oni później wyjechali, ale pewnie robią biznesy z Chile teraz, więc to wszystko ma, a to jest bardzo trudne, żeby przekonać polityków do takiego programu, więc już pracujemy nad tym ponad rok, półtora nawet. No więc zobaczymy, czy nam to wyjdzie, ale w każdym razie Startup Prize jest wpisany w tą strategię rządową Start in Poland, więc będzie trzeba ich później za język ciągnąć. I trzecie wyzwanie, no to jest ta internacjonalizacja biznesu. Rzeczywiście chcielibyśmy pomagać polskim firmom we wchodzeniu na inne rynki zagraniczne. Jako kiedyś rozmawiałam ze znanym lekarzem, bo oni chyba tam otwierali jakiś oddział w Paryżu. I jest taka instytucja jak WPHI, czyli Wydział Promocji i Handlu, dosyć taka tradycyjnie działająca, bym powiedziała. I rzeczywiście jedno z założeń, a tu jeszcze mam parę, jednym z założeń
tego planu Morawieckiego jest stworzenie, właściwie zlikwidowanie tego WPHI i zrobienie trade office'ów, czyli takich profesjonalnych biur doradczych, które będą otwierane zamiast tego WPHI. Będą tam profesjonalni ludzie, którzy będą zatrudnieni i to biuro też ma na siebie zarabiać. Więc zobaczymy, na razie jest deklaracja i właściwie już kończą się konsultacje. Były ostatnio konsultacje w San Francisco z przedsiębiorcami polskimi, bo rzeczywiście do końca roku chcą otworzyć biuro, jedno z pięciu do tego do końca roku, bo tam jeszcze jest coś chyba we Wietnamie, ale dla was będzie, pewnie będzie to interesujące, że będzie biuro w San Francisco, które takie usługi doradcze będzie wam dawać. No i chyba tyle. Jeżeli szukacie 6 milionów na wynalazek, który jest prawie gotowy, to nie piszcie do mnie, ale jeżeli jakkolwiek mogę być pomocna, albo wy macie pomysły na to, jak usprawnić ten cały proces wspierania rynku VC, to ja zawsze jestem bardzo otwarta, bo my też się tego uczymy. To wszystko jest, jak widzicie, raczkujące i po stronie VC, i jeszcze w dalszym ciągu w Polsce po stronie startupów, i też po stronie administracji publicznej, która co prawda żongluje słowem startup, ale też nie zawsze do końca rozumie, jak to działa, więc dużo rzeczy jeszcze jest przed nami. Dziękuję bardzo.